Przymierze między Panem Bogiem a Abrahamem jest niejako dwustopniowe. Pierwsze to kiedy Pan Bóg każe Abrahamowi przygotować ofiary, zrobić tą ścieżkę pomiędzy połówkami zabitych zwierząt, gdzie Pan Bóg wprowadza Abrahama w ten głęboki sen, Tardema, gdzie Abraham nie może nic zrobić, jest totalnie unieruchomiony, może jedynie patrzeć w śnie, może obserwować, jak Pan Bóg przechodzi pomiędzy połówkami zwierząt. On sam nie może zrobić nic. Bóg objawia się jako ten Bóg wielki, Bóg przymierza jednostronnego, Bóg, który ma całkowicie inicjatywę w swoim ręku. Abraham jest jak sparaliżowany. To nie on jest tutaj jakąkolwiek stroną działającą, tylko i wyłącznie Bóg. I dzisiaj słyszymy 17 rozdział, czyli jak gdyby kontynuację tego przymierza, gdzie Pan Bóg zmienia Abrahamowi imię, też, że Pan Bóg obiecuje mu, że będzie ojcem wielu narodów, daje mu kraj, który będzie jego własnością, mówi, że jego synowie zaludnią ten kraj, jak i inne kraje, wielu narodów. Na tym polega też zmiana imienia. Jednym z tłumaczeń bardzo pięknych jest tłumaczenie Rashiego, jednego z najwybitniejszych komentatorów Tory w historii, który mówi, że ta zmiana imienia z Abram na Abraham jest dodaniem litery H, czyli tej litery Av Chemon Goim, ojciec wielu narodów, to jest to Chemon, wielu. Do tej pory byłeś moim ojcem, teraz będziesz ojcem mojego syna i synów jego synów i tak dalej, ojcem narodu izraelskiego, ale z tą perspektywą otwarcia na wszystkie narody, to jest Abraham. I teraz jest spotkanie Chrystusa z synami tego Abrahama, z Izraelitami, Żydami jego czasów, którzy go odrzucają. I to jest ta rzecz zdumiewająca, bulwersująca w tym dzisiejszym czytaniu, bo to już jest dopełnienie tego przymierza z czasów Abrahama. Bóg, który staje się Bogiem bliskim, przestaje być dla człowieka tym Bogiem odległym, Bogiem samodziałającym, gdzie człowiek nie może nic. Teraz człowiek otrzymał inicjatywę. Człowiek może zająć stanowisko wobec Pana Boga, wobec przymierza, wobec tego, co robi Bóg. I to zajęcie stanowiska jest okropne. Jest tym, że ludzie wzięli kamienie w ręce. To jest ten sam Bóg, który objawił się Abrahamowi. Bóg, który się objawił w swoim synu, który ukazał do końca, objawił się, kim jest. Jest wspólnotą osób, Ojcem, Synem, Duchem Świętym. Jest Bogiem bliskim, tym Bogiem, który nie jest Bogiem deistów ukrytym za siedmioma chmurami. Jest tym, który się zniżył, stał się człowiekiem, jednym z ludzi, ostatnim z ludzi. Wydał się w ręce człowieka. Tam człowiek był bezradny, bezsilny, nie mógł tą ręką nawet poruszyć. Teraz może. I jakie stanowisko zajmuje wobec Pana Boga? Że bierze kamień i chce w tego Boga uderzyć, chce tego Boga zniszczyć, chce tego Boga zabić, zneutralizować. I to jest to pytanie, które się jawi dzisiaj wobec tego czytania ósmego rozdziału. Bóg przychodzi objawiony w Synu i do mnie również przychodzi. To jest ten Bóg bliski, Bóg, który się objawia w moim życiu, w wydarzeniach mojego życia, kiedy mówi mi słowa trudne, kiedy objawia się jak ten Bóg, który ingeruje w moją
historię, kiedy staje się częścią mojej historii, jaką postawę ja przyjmuję wobec Niego. Mogę przyjąć tą postawę wycofania się, postawę jak gdyby tego Abrahama jeszcze w tym przymierzu, to znaczy, że Bóg jest, ale jest Bogiem odległym. Ja jestem tym, który nic nie może zrobić. Owszem, Bóg jest, Bóg robi to, co robi, ale ja jestem małym człowieczkiem, tym, który nic nie może. Mogę się jedynie tak, a nie inaczej podporządkować Panu Bogu. Niekoniecznie w sposób wewnętrzny, tu się mogę buntować, tu na Boga mogę się sprzeciwić, mogę na Niego napluć, mogę na Niego naprzeklinać, mogę się z Nim nie zgadzać, ale co ja mogę, jak Hiob, mogę jedynie przyjąć, kim ja jestem. Ty jesteś Bogiem wielkim, co stworzyłeś, co zrobiłeś. Nie mam wpływu na te losy świata. A mogę być też tym Żydem z dzisiejszej Ewangelii, że mogę brać kamień i rzucać w Boga samego. Mogę się buntować przeciwko temu, co robi Pan Bóg. Pan Bóg jest w swoim słowie, a ja go odrzucam. Pan Bóg, tak jak dzisiaj jeszcze, może się kryć przede mną. On musi być, zajmować tą postawę wręcz grzesznika. Tak jak Adam się skrył przed Panem Bogiem, teraz Bóg musi się kryć przed człowiekiem. Bóg, że człowiek rzeczywiście stał się Bogiem. To, co zostało powiedziane w raju jako pokusa przez demona, teraz Pan Bóg podporządkowuje się temu. Rzeczywiście jesteś Bogiem. Może Ty jesteś Bogiem, a ja jestem człowiekiem. Ty jesteś Bogiem i ja się muszę kryć przed Tobą, bo Ty mnie chcesz zabić, Ty mnie chcesz zniszczyć. To, co projektowałeś na mnie, że Ty mnie zniszczysz po grzechu, to Bóg, stając się człowiekiem, przyjął tą zasadę. On musi się ukrywać przed człowiekiem. Człowiek go w końcu znajdzie. Znajdzie go przy drzewie życia. Przy tym drzewie, na którym ma człowiek zakusy, miał w raju. I teraz znajdzie go pod tym drzewem. I to drzewo sobie przywłaszczy. Do tego drzewa przybije Boga, ukrzyżuje go. Tutaj miał jeszcze kamienie w swoim ręku. Wcześniej miał je już wobec kobiety, którą Chrystus usprawiedliwił. Idź i nie grzesz więcej. Karę biorę ja na siebie. Teraz są kamienie w ręku tych ludzi, tych samych ludzi, którzy chcą ukamienować Chrystusa, chcą wymierzyć tą karę, którą wziął na siebie w przypadku jawnogrzesznicy. Chrystus tu jeszcze ucieka, kryje się przed nimi, ale będzie moment, kiedy go dopadną, kiedy zamienią kamienie na młotki, kiedy wbiją gwoździe w ręce tego Chrystusa, który usprawiedliwiał jawnogrzesznicę, kiedy pisał te ręce, które pisały po ziemi, wyrok uniewinniający. Chrystus zostanie ukrzyżowany. I ta historia powtarza się nieustannie, powtarza się dzisiaj. Na ile Bóg, który wejdzie dzisiaj w moją historię, w najbliższych dniach, na ile będzie tym Bogiem przyjętym, na ile będzie Bogiem zaakceptowanym, Bogiem, do którego się przylgnę, przykleję, będę patrzył na Niego jako na tego węża wywyższonego, jako tą miłość, która została mi objawiona, czy ją przyjmę, czy też wobec tej miłości się odwrócę, tą miłość zaneguję, powiem: Bóg mnie nie kocha, fakty mojego życia pokazują, że tak rzeczywiście jest, że Bóg nie jest miłością. Bóg kocha człowieka, Bóg kocha grzesznika, Bóg kocha mnie. Obym dzisiaj w tym, co mnie dotyka, w tych odrzuceniach, w trudnościach, tam, gdzie Bóg przeciwstawia się mi, bo ja jestem człowiekiem grzesznym, bo ja chcę stać się Bogiem, tam, gdzie Bóg neguje, krzyżuje te moje plany, na ile powiem Mu amen, na ile wejdę w tą postawę Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego,
Ojcze, niech się dzieje Twoja wola, a na ile wezmę kamień w rękę, potraktuję go jak psa, odpędzę go od siebie, będę mówił precz, precz, ukrzyżuj.